Pokój dobro, tu Hotel Foxtrot, Tango Echo. Ostatnio przy użyciu sieci Mesh Tastic wysyłaliśmy darmowe wiadomości transmisją radiową bez GSM czy internetu lub budowaliśmy tani lokalizator GPS. Ilość użytkowników sieci Mesh Tastic stale rośnie, może dlatego, że jest dostępna dla przeciętnego Kowalskiego, bez żadnych uprawnień radiowych i licencji. Dlatego dzisiaj zajmiemy się diagnostyką pasma radiowego używanego przez Mesh Tastic, by wiedzieć, dlaczego wiadomości nieraz nam nie dochodzą lub nagle nie została wysłana pozycja GPS. Albo rozwiązać dylemat, jaki model wybrać, 433 MHz czy 868 MHz. Potem tekst CH Util nie jest bez przyczyny na białym ustrojstwu, dlatego może warto o nim wiedzieć więcej. No i oczywiście o tym AIR Util TX też. Więc zapraszam do odcinka na nową przygodę. Więc ten dziwnie wyglądający tekst oznacza Channel Utilization. I jako nieliczny parametr oprócz widoczności na aplikacji jest też widoczny na tym białym ustrojstwu. A żeby tego było mało, inne urządzenia też go mierzą, monitorują, a nawet wyświetlają. Tu nawet mamy zgodność, wszystkie urządzenia zgodnie mówią 5%. I jest to nasz parametr określający całkowite wykorzystanie kanału radiowego, mierzony co parę sekund. Oblicza procentowy ruch na paśmie. I to nie tylko aplikacji Mesh Tastic, ale też inne transmisje radiowe, czy nawet szumy, czy pobliskie zakłócenia. O proszę, spadło do zera, nic się nie dzieje. I jest to bardzo dobra oznaka, iż urządzenie nasłuchuje ruch na paśmie. Gdyż jeśli widzi obecnie zajętość pasma radiowego, a będzie chciał coś nadać, może poczekać, aż kanał się zwolni, odczekać losową ilość czasu, gdyż takich urządzeń, co chcą nadać, może być na przykład kilka, i dopiero rozpocząć transmisję bez zagłuszania innych nadających. Świetna zasada, mówić gdy inni słuchają, czekać gdy inni mówią. Więc channel utilization obliczany jest co parę sekund, wyświetlany jest zarówno na aplikacji, jak i na białym ustrojstwie. Z kolei drugi parametr tego odcinka określa zużyty czas antenowy tego konkretnego urządzenia. Póki co nie jest wyświetlany na białym ustrojstwie, ale podobno ma to się zmienić. A co to jest ten czas antenowy? Jest to procentowa ilość czasu, gdy urządzenie nadawało i w przeciwieństwie do channel utilization nie jest obliczany dla kilkusekundowego wycinka, ale dla całej godziny,
konkretnie ostatniej. No i teraz pytanie, po co nam to? Dla ludzi przydatne, bo szacować zapotrzebowanie na energię mierzono w miliwatach. A wiemy, ile miliwatów zużywa przy nadawaniu, możemy określić, na jak długo jeszcze starczy tego małego ogniwa przypiętego z tyłu. A może będzie to wniosek, by zupgrade'ować jakoś zasilanie. Możecie powiedzieć, że niepotrzebne. Macie w lesie postawiony router przekazujący dalej wiadomości myszca sztika i z niego nie gadacie. No ale każda ACK generuje transmisję tego urządzenia. Każde przekazanie dalej odebranej wiadomości również oczywiście generuje transmisję tego urządzenia. Na koniec można powiedzieć, że jest to też kara dla zbyt gadotliwych. No bo pasmo 868 MHz jest dopuszczone dla zwykłego Kowalskiego bez uprawnień i radiowych licencji. Ale pod warunkiem, że go całego Kowalski nie zapcha i już nie wchodzą w szczegóły, czy to co pisze lub przesyła radiowo ma jakiś sens. Dlatego po przekroczeniu progu transmisji, gadatliwa Ola będzie musiała poczekać na nowe okienko w nadawaniu. Konkretnie na nową godzinę. No, ale się dziewczyna napisała i napisała, a ten parametr ledwo co podskoczył, więc nie ma co się za bardzo bać. A teraz mały trik. Klikając na nazwę mojego białego urządzenia radiowego, mamy dostępną opcję więcej szczegółów. I tu w opcji Device Metric Log agregują nam się bohaterowie tego odcinka, czyli procent nadawania oraz procent zajętości kanału radiowego. Dla procentu zajętości kanału radiowego mamy dodatkowo narysowane linie. I teraz, jeśli różowa kropeczka jest poniżej 25%, sieć Mesztasztik działa idealnie w zasięgu radiowym. Poniżej 50% też sobie radzi całkiem nieźle. Sieć jest troszkę zatłoczona, ale tutaj nie ma problemów z docieraniem wiadomości. Z tą uwagą, iż po przekroczeniu 40% Twoje urządzenie nie będzie już wysyłać swojej pozycji. I poczekasz, różowa kropeczka za kilka sekund troszkę opadnie i osiągnie na przykład 35%. Być może przyczyniasz się do zatłoczenia sieci przez zbyt częste wysyłanie danych z trackera GPS, co tak naprawdę finalnie może obrócić się i przeciwko Tobie, bo Twoja pozycja nie zostanie nadana. Głównie tyczy się to zatłoczonych sieci większych miast w Europie. Powyżej 50% sieć Mesztasztik może już mieć duże problemy z poprawnym funkcjonowaniem. Na przykład wysłana wiadomość została zagłuszona przez inny sygnał radiowy, więc białe urządzenie radiowe wyśle wiadomość jeszcze raz. Znowu nie dostanie potwierdzenia dostarczenia wiadomości i znowu spróbuje. I tak sama sieć Mesztasztik może generować małą kulę śnieżną, sama przyczyniając się do zatłoczenia pasma radiowego. Więc mając dylemat, który model sieci wybrać, czy na 433 MHz, czy 868 MHz, sprawdzając channel utilization dla każdego pasma, możemy dowiedzieć się, czy w naszej okolicy dane pasmo ma sens. Bywa, że w aglomeracjach miejskich pasmo 433 MHz jest tak zapchane innymi urządzeniami radiowymi, iż jedyną opcją jest 868 MHz. Ale nie zawsze tak bywa, więc przed rozbudową swojej lokalnej sieci Mesztasztik zachęcam do podglądu tego parametru. Oprócz podglądu naszych parametrów mamy możliwość diagnostyki sieci u pobliskich znajomych lub innych urządzeniach radiowych. Klikając na nazwę pobliskiego urządzenia wybieramy opcję More Details. Następnie Device Metrics Logs, czyli cała ścieżka jest taka sama jak na naszym urządzeniu. I również dostępne będą tutaj Channel Utilization i Air Utilization. Może się zdarzyć, że urządzenie oddalone od nas może być w zupełnie innej sytuacji radiowej. Na przykład jego lokalizacja nie jest zbyt dobra, gdyż jest zakłócana przez coś radiowo innego. Ale dlaczego mamy tylko kilka kropeczek i wykres jest tutaj taki ubogi? Dane zostały wysłane do nas drogą radiową i również panuje tu zasada oszczędności pasma. Jeśli nie zmienimy ustawień, dane wysyłane do innych powinny być bardziej przekrojowe. Szczegółowe i dokładniejsze dane ciągle są dostępne dla aplikacji podłączonych do białego ustrojstwa. Jeśli mamy ochotę zacząć kolekcjonować dane od nowa, bo te poprzednie nam jakoś nie pasują, albo tyczą się jednego eksperymentu, czy to z anteną, czy lokalizacją, klikamy w trzy kropeczki, potem w opcję panel debugowania. I jeśli naciśniemy ten zielony przycisk, wyczyścimy wszystkie ostatnie wiadomości sieci Mesztasztik. Znaczy się te, które są w aplikacji, nie w całej sieci. I dane zaczną spływać od nowa. Nieraz dla ograniczenia zajętości kanału zamiast trzech użytkowników, którzy się nawzajem widzą i rozsyłają między sobą te same wiadomości, warto się dogadać i ustawić gdzieś po środku jedno urządzenie i przepiąć je w tryb routera Mesztasztika. A pozostałych klientów ustawić tylko na słuchających. Będzie o tym film.
Ale wiadomo, każda sieć jest inna i być może znajdziecie lepsze rozwiązanie. Grunt, że teraz umiecie na bieżąco obserwować, co dzieje się w sieci Mesh-Tastic lub w pobliżu, na paśmie radiowym, nawet w pobliżu poszczególnego użytkownika czy urządzenia wspomagającego niezależną sieć łączności. Tak w ramach ciekawostki. Dla większych sieci najnowszy Mesh-Tastic, pomimo ustawień, co ile wysyłamy dane o sieci lub pozycję GPS, czy tam dane telemetryczne, wraz ze wzrostem ilości użytkowników, a w trosce o dobrobyt sieci radiowej, wydłuża Wasze ustawienia. I tak, jeśli w pobliżu mamy 100 użytkowników, a ustawiłeś na przykład rozsyłanie pozycji co 10 minut, tak to ustawienie wzrośnie do 55 minut. No ale spokojnie, tyczy się to tylko sieci powyżej 40 użytkowników, co na skalę naszego kraju jeszcze występuje sporadycznie, aczkolwiek są już ładnie działające sieci miejskie, być może też inne lokalne sieci porozsiewane na obszarze naszego kraju czy Europy. Na filmie już po zachodzie słońca, więc znak, że pora kończyć. Bardzo Wam dziękuję za mile spędzony czas, za lajki i komentarze i do usłyszenia na pasmach.